Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór wystąpiło do włocławskich komitetów wyborczych o podpisanie deklaracji Wybory bez agresji. 29 sierpnia na placu przed Urzędem Miasta o godzinie 8:45 odbyło się podpisanie deklaracji przez kolejnych kandydatów do parlamentu. I tak naprawdę zostały jeszcze tylko dwie osoby, które no dzisiaj nie mogły, bo jest sesja sejmiku, czyli dwóch kandydatów, jeden na senatora Stanisław Pawlak i na posła Marcin Dąbrowski. Czekamy jeszcze na posła Marka Wojtkowskiego, a dzisiaj witam szanowne panie Marię Pierzchałę i Izę Trojanowską. Marię Pierzchałę, Partia Kobiet, lista SLD i Iza Trojanowska również z listy SLD i pana Janusza Wojciechowskiego, lista ruchu Palikot. Czyli praktycznie po dzisiejszym dniu, jak te osoby złożą podpisy, no to będziemy mieli już komplet. Tutaj jeszcze raz przypominam, że w sobotę Stanisław Pawlak, kandydat na senatora SLD i Marcin Dąbrowski, kandydat na posła Platformy. Tradycyjnie wysyłając zaproszenia do podpisania, już tradycyjnie wysłałem również zaproszenie dla pani poseł Kopaczewskiej i dla pana posła Wojtkowskiego. Jak widać, nie ma ich dzisiaj tutaj z nami. Proszę? Z Bonikowskiego, przepraszam. Więc cóż, zapraszam do podpisania w takim wypadku. Nie można z góry, z tej strony. Pan Pieczarkę z Lama Partii to przystawia, będzie taka elegancja. Mamy nawet. Proszę panią Izę Trojanowską. I pana Janusza. Dziękuję bardzo. Poseł nas zaszczycił. Tak, nie. To jest znak czasu w tym momencie. Proszę bardzo, panie pośle. Mam podpisać? Tak. Tutaj? Może tu. Obojętnie, gdzie pan poseł sobie życzy. Z nazwą pan. O, super. Dziękuję. Obecni podczas spotkania, mimo podkreślanych różnic politycznych, zgodnie traktują pomysły jako inicjatywę, która może zapoczątkować nową jakość w trakcie kampanii wyborczej na włocławskiej arenie politycznej. Emilia Waszkiewicz, Młody Włocławek.pl. Dzisiaj jest posiedzenie sejmiku województwa i dlatego nie mogli.